Poznałam Kota Jeleńskiego oczywiście przed wieloma laty, ale nie mogę powiedzieć, że go znam od zawsze. Poznam go od pewnych momentów. Głównie taka zażyłość między nami nie powstała po naszym powrocie ze Stanów. Za każdym razem, ilekroć bywaliśmy w Paryżu, widywaliśmy się z Kotem Jeleńskim. On był człowiekiem, który nie tylko chętnie przebywał z przyjaciółmi, ale także zawsze troszczył się o to, czy niczego im nie potrzeba. Na ogół było to trudne zadanie, bo przeważnie Polakom coś było trzeba, jak wyjeżdżali za granicę. Też on im często pomagał, to chodziło czasem o miejsce pobytu, o jakieś wsparcie finansowe, zwłaszcza, że był on w takich fundacjach artystycznych, gdzie można było za skromne stypendium zaprosić jakiegoś naukowca pracującego nad literaturą francuską, poetę albo malarza. To, ile się nie mylę, to jest dosyć taki szeroki rozrzut tych możliwości. No więc zawsze, kiedy tylko mógł, bo to było powiązane także z taką fundacją francuską, i on tam właściwie miał wielki głos, jeśli chodzi o Polskę. On doskonale się orientował, znał literaturę, mimo oddalenia od Paryża, znał świetnie wszystko, co się dzieje w Polsce, w sensie politycznym i artystycznym. Miał swoich ulubieńców, miał takich, o których mniej chętnie mówił. No, między innymi jednym z takich ludzi, do których był bardzo przywiązany i o których dobrze mówił, mimo wszystko, że tak powiem, myśmy już ten temat omówili, to był Jarosław Iwaszkiewicz. Oni się rzeczywiście często widywali, bardzo się lubili. I tutaj, tam, w tych ich stosunkach właściwie nie było możliwe, żeby wystąpił jakiś zawód osobisty, że ktoś kogoś zawiódł. Ponieważ Kot się świetnie orientował w sytuacji Iwaszkiewicza i właściwie w jakiś sposób rozumiał ją. Nie, może specjalnie mu się mniej podobało, ale równocześnie doceniał jego jak gdyby skuteczność jego działania, takiego jaki był. To był chyba już takiego człowieka, nie można mieć już szczęścia spotkać kogoś nawet podobnego do Kota. To było coś zupełnie szczególnego, zupełnie wspaniałego, zupełnie takiego, który nie bał się bliskości z ludźmi, nawet kiedy jeszcze ich mało znał, ale mniej więcej wiedział, kto to jest i że mu warto tutaj inwestować, to z jakąś taką lekkością to robił, że nigdy nie miało się poczucia z Kotem Jeleńskim, że on robi coś w sposób wymuszony. Po prostu on z wielką lekkością, która rzadko cechuje jak gdyby polski charakter, jeśli w ogóle coś takiego jest jak polski charakter, z taką wielką lekkością obcował z ludźmi i ze sztuką, powiedziałabym, bo sztukę fantastycznie znał. Był zawsze zwolennikiem awangard w sztuce i tego poszukiwał, no ale znał się także i świetnie na klasycznym malarstwie na przykład. Był przyjacielem między innymi Lebensteina. Myślę, że właściwie no, związany był oczywiście z kulturą i z Giedroyciem. Tam oczywiście nie mogło być jedności interesów, w tym sensie, że Giedroyc bardzo szybował politycznie, a Kot Jeleński, chociaż świetnie się orientował w polityce, także zwłaszcza francuskiej, nigdy głównie zajmował się sztuką. Jego działalność była tego rodzaju, że on się i przyjaźnił z artystami, i przyjaźnił, i sam pisał doskonałe eseje, które wyszły również po polsku. Właśnie Piotr Kłoczowski wydał powtórnie uzupełnione te eseje, bardzo ciekawe, bardzo godne przeczytania.